Cześć tu! Olusi. I tato, siemanko, niezłe wdzianko. Właśnie przed chwilą stała się rzecz niesamowita. Nagraliśmy odcinek, ale nie nagrało nam się... Co nam się nie nagrało? To, co robiliśmy na konsoli, czyli w grze. Dlatego niestety już się zapis pojawił, więc nie możemy wszystkiego jakby od początku zrobić. Więc pokażemy wam, co jest DLC i co trzeba zrobić, żeby dostać się do DLC, jeżeli nie przeszliście wszystkich bossów. Zaraz wszystko wyjaśnimy, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Pozdrawiamy dwóch fajnych kolesi, że tak powiem, ziomeczków, którzy są na półkoloniach, tam gdzie ja jestem. I pozdrawiamy Frytkę. Smacznego. Frytka. Oj, Aluś lubi frytki, delicious, ale to nie jest frytka do jedzenia. Delicious. I pozdrawiamy króla Juliana. Delicious. Delicious, przepyszny. I króla Juliana. Co? Król Julian z pingwinów Madagaskaru. Nie tylko z pingwinów, ale władca wszystkich lemurów i nie tylko. Dobra. Czuję się dobrze. Jedziemy tutaj. Teraz tak, dopłynęliśmy na tą wyspę. Niestety napisy wszystkie nam przeleciały wcześniej, jak nagrywaliśmy, czytałem, wczuwałem się, ale nam nie poszło. Tutaj macie właśnie tą wysepkę, jest sklep jak na innych wysepkach. Tutaj, żebyście wiedzieli, tu jak pójdziemy za te budyneczki, to tam jest ukryta moneta, którą już zebraliśmy wcześniej, prawda, Lusiu? Tak? Ale nie ziewaj, kochanie, zagrywaj buziaczy. On już znużony, bo nagrywamy po raz drugi to samo prawie, że. Tu za tym budyneczkiem, widzicie, z tym zielonym daszkiem i jakby a la kominkiem, chociaż nie wiem, tam jest toaleta może. Przechodzimy tutaj na dole, nas nie widać. I tu mamy ukrytego bossa. Żeby go odkryć... Żeby go odkryć, teraz wiecie na pewno, jak wejdziecie, będziecie mieli duszki. Żeby go odkryć, musicie sobie wrócić do tych trzech panów. Zaraz tutaj. I oni nam tłumaczą, jak duszki trzeba otwierać. Ale polski, jak tłumaczenie na polski nie jest dokładne, albo jest po prostu nie jest wprost przetłumaczone i dlatego nie wszystko możemy wiedzieć. Dlatego przechodzimy na język angielski. Angielski, English. Jakie są języki po angielsku? Language. I tu mamy napisane up, czyli druga kolumna. Up, czyli góra. Do you wake up? Up. Pierwsza kolumna upright, czyli dajemy do góry i po prawo, czyli górna prawa, to nam sugeruje. I w trzeciej right, czyli trzeciej kolumnę prawo, nie góra, tylko środkowy prawy. I zobaczcie, to było tak, że tu wchodzimy i niestety na każdym, na każdej grze, jak to jest gra, to zawsze jest inaczej, trzeba iść tam, żeby podpowiedzieć. My musieliśmy nacisnąć ten górny, ten prawy, upright i tu right. I wtedy nam się otworzyła misja. Zobaczymy jednego bossa, podobnie, że jest prosty, olbrzymi. To nie jest boss, czyli taka... To jest coś podobne do mauzoleum. Do mauzoleum. Tylko, że się dostaje monetki, ale... Dostaje się monetki, bo zbieramy... To jest na chwilę... A, żeby to jeszcze odkryć, to musicie... Mieć czar ma takie. Czar widzenia, że tak powiem, bo tu wcześniej dostajemy czar ciasteczka, żeby grać tą dziewczyną, która zwie się? Alice. I teraz... Tak naprawdę bajeczna czarka. Bajeczna czarka. I teraz Oluszek, Pęczuszek zagra Alice i zobaczymy, jak wygląda jedna z misji w DLC. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy dalej w DLC grali. Poczekaj, muszę na chwilę wyjść. Bo to się da tylko robić Alice. A czemu nie zmieniłeś się w Alice? No właśnie, bo nie mamy Przez tego... Zmieniłem ciasteczko. Zmieniłem. Ej, ciućmon, przecież mówiłem, że zmieniłem. Żeby grać Alice, musicie mieć właśnie to ciasteczko ustawione. A, zacząłem mówić, jak zwykle mi mój syn już przerwał. To walcz. Poczekaj. Zmienimy, bo był... A, teraz nie zmienimy. To musimy wyjść. Nie wyjdziemy teraz. Zaraz przeczytam.
Możemy wyjść? No to nie wyjdę. Wyjdę, no zmienię, żeby przeczytać innym. Ojej, nie sap, no. No taki jest już. No jesteśmy już zmęczeni, bo nagrywamy tyle czasu. Okej, okay. Options, language i ustawiamy z powrotem na polski. Pamiętajcie, żeby na angielski, żeby dowiedzieć się, które duszki musimy wcisnąć. I teraz Olek przejdzie, a ja cały czas nie mogę powiedzieć też, że zostawcie łapeczki w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem, jak nie macie. O, a tam coś idzie. Dobra, zobaczymy, co on tu powie. Oto zbliża się pierwszy mój czempion. A, to tylko tyle. Ja po to przełączałem. To idziemy, Olusiu, powodzonka. A wy piszcie w komentarzu, może w końcu mi się uda powiedzieć, czy chcecie, żebyśmy przechodzili teraz DLC kolejnych bossów, czy jednak kolejnych bossów w zwykłym Cupheadzie. Dobra, powodzenia. Co się tu robi? One plują. I trzeba... O nie! Trzeba parować. Parować. Aha. Tych czym, nie można. Czym, tych bez głowy nie można. Czyli robimy to na konsoli trójkątem. Czyli ten ślizg. O! Nie. O tyle jest fajne, że ona ma też więcej żyć, ale tutaj tak się chwaliły, że to takie proste, a jednak nie takie proste. Dajemy no mu jeszcze. Poczekaj, widowie, dajemy mu jeszcze jedną szansę, żeby przyszedł. 3, 4. 800 szans! Dobra, let's go! Olek próbuje przejść pierwszą misję w DLC. Świetnie ci szło. Staram się nie mówić, ale muszę coś mówić do widzów. Świetnie mówicie. Chyba będzie rekord. No coś muszę mówić. Gdzie? Yeah! Kamion robi to po środku, jesteś kochany. Zero straciłem. Ja, czy to będzie A plus, czy super może? Ale nie, tutaj nie ma ocen, tata. Aś, gadem, oceny są tylko przy bossach. Czy nie ma w Cupheadzie, czy w DLC? Nie, są. Zaprawdę godniście no, nagrody za to heroiczne zwycięstwo. Dostajesz. Dwie monety. I lecimy kupić co? Kolejne serduszka, żebyśmy mieli ich aż 6 w DLC, więc będzie łatwiej. Jakie 6? 9. Jak 9? No teraz ile tam? Ale jak się dostanie taki achievement? Dobra, zobaczymy, pokaż. Dostanie nam jedna moneta. Wchodzimy, kupujemy dodatkowe serduszka. Oczywiście trzeba to. Dawaj. Teraz jest tu. Została nam jedna monetka i teraz musi się założyć na kartę, tak? Które miejsce? Zaciacho? Z czar. Ale to nie będziesz mógł grać to. O, kamion! Oto ja, Jean Grey. Spełniam pierwsze z twoich trzech życzeń. Każde z nich podwoi twoje PZ do kolejnego zwycięstwa. Tata! No? Mogę na chwilę wejść na tego olbrzyma? No wejdź, no. Wejdziemy na chwilę jeszcze. Zwykły, ale zwykły. Dobrze, zobaczymy. I będziemy powoli się żegnać. Zobaczymy, ile mamy żyć, ale nie możemy wybrać teraz tej dziewczyny, która miała jedno życie więcej. Ale teraz będziemy mieli 9 żyć. Widzisz? 9 żyć. O, ja. Ale to za każdym razem, czy tylko jednorazowo? Za każdym razem. Tak? Ale czadzior. Super. Widzisz, za każdym razem to jest. Dobra, ale a jak przełączymy z powrotem na dziewczynę, to będą te życia, czy nie? Tego akurat nie wiem. To wyjdź. Wyjście do mapy. I zobaczymy, przełączymy teraz, czy przy dziewczynie też od razu będzie więcej żyć. Dzięki temu, że się ten dżin pokazał.
Wiesz? Ale to chyba mnie ten trzeba czar. No ale spróbujmy. A może czar można gdzie indziej jeszcze umieścić? Nie. Dobra, dobra, wejdź. Ja się jedna majestę. Czyli można, czy nie można? Nie można. Zobaczymy, uwaga. Jak jest, to fajnie. No a jak nie, no to nie fajnie. To nie można. Ale to nam się przyda misja. Jest 8. Jest 8, czyli razy 2 jest elegancko. Ale nie ma. Wiesz, nie ma. Czego nie? Nie ma. Wiesz, jak to się nazywa? Nie wiem. Czego nie ma? No nie ma. Czego nie ma? No nie ma 9. Ale jest 8, a ona miała 4 normalnie, nie? Mhm. Czyli jest super, czar działa, superowsko, odlotowsko. Dokończymy, nieważne czy wygra, czy nie wygra. Będziemy się z wami powoli żegnać. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, jak ktoś nie zostawił. Piszcie jakieś miłe komentarze, piszcie, czy mamy przechodzić bossów w DLC, czy mamy przechodzić bossów w zwykłym Cupheadzie, żeby dokończyć tą grę. Zostało tylko 2 życia. I uwaga, oj, jedno, i uwaga, masz super atak. O, obronę stracił. No tak, to kolejna faza. A, to ja nie doszedłem nigdy do tej fazy, nie widziałem właśnie. A, to fajne tutaj. Uważaj. Szkoda, że nie można, że się nie można gdzieś dobrać jakichś dodatkowych żyć. O, no przecież widziałeś, że tam jest. Dobra, no to tyle, bo zjedzą nas motyle. Dziękujemy. I tylko przeczytaj jeszcze opis. Och, co za ulga, piękne uczucie. Tak wasze życie gwałtownie skrócić. Nie ukrócić, tylko skrócić. Okej, okay, to pomachaj widzom. Nara, nara, trzymaj ta się ramy, to się nie posiusiamy. No to wyłączaj.